elegancki i stylowy. Prosty funkcjonalnie, ale bardzo zaawansowany technologicznie. Da nam to, co najważniejsze, czyli bez wątpienia najlepsze espresso, a także bardzo dobrą kawę czarną. Wielu z Państwa ceni sobie takie proste formy. Część z nas już dawno temu zrezygnowała z mleka, chociażby ze względów zdrowotnych. Warto więc zastanowić się, czy taki minimalistyczny ekspres nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja mam na imię Damian i serwisuję ekspresy do kawy, a chciałbym Państwu dzisiaj z doświadczenia serwisanta, ale też użytkownika, opowiedzieć o ekspresie Jura Ena 4. W pierwszej części tego filmu zrobimy unboxing, tak abyście Państwo wiedzieli, co otrzymujecie razem z ekspresem, jeżeli kupicie go u autoryzowanego polskiego dystrybutora Jury w sklepie broda.pl. W drugiej części pokażę Państwu, jak ten ekspres jest zbudowany. Następnie uruchomimy go i przeprowadzimy wstępną konfigurację aż do momentu zaparzenia pierwszej kawy. I tę pierwszą kawę zaparzymy dzisiaj ze świeżo palonych ziaren z naszej małej palarni Broda Coffee. Ziaren arabiki i robusty z Papui Nowej Gwinei o wdzięcznej nazwie Crema Paradise. Przy dobrej kawie opowiem Państwu o funkcjonalnościach, o wszystkich funkcjonalnościach tego ekspresu. Jest ich kilka, mam nadzieję, że będziecie zaskoczeni. W następnej części opowiem o technologiach, których jest naprawdę dużo, a które sprawiają, że espresso z tego ekspresu smakuje naprawdę niesamowicie. Jeżeli po wszystkim będziecie Państwo mieli jeszcze jakieś wątpliwości, zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy czekają na Was pod numerami telefonów, które teraz wyświetlają się tutaj u góry. Zaczynajmy. W momencie, w którym składacie Państwo zamówienie, czy to telefonicznie, mailowo, czy też na stronie broda.pl, otrzymujecie po pierwsze szybką wysyłkę. Szybką, ponieważ mamy duże stany magazynowe wszystkich dostępnych ekspresów Jury, po to, abyście Państwo mogli cieszyć się tym ekspresem już następnego dnia w swojej kuchni. Ta wysyłka jest oczywiście ubezpieczona, jest ona naprawdę bezpieczna. Wybraliśmy w tym momencie najbezpieczniejszego dostawcę takich usług, czyli firmę kurierską UPS. Po drugie, otrzymujecie oczywiście samo urządzenie. Jest ono dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, Full Metropolitan Black oraz Full Nordic White. Oprócz samego urządzenia otrzymujecie przeduszkę do filtra. Jest to adapter, który jest regulowany. Może służyć do zamontowania filtra Claris Smart Mini bądź też Claris Smart. W zestawie startowym jest jedna sztuka filtra Claris Smart Mini, miarka do przygotowania kawy z kawy wcześniej zmielonej oraz wsyp, dwie tabletki czyszczące do czyszczenia modułu zaparzającego z olejków kawowych, z ważniejszych papierowych rzeczy, instrukcja w języku polskim między innymi i karta gwarancyjna. Znalazłem tutaj jeszcze oczywiście też test twardości wody. Oprócz tego otrzymujecie Państwo też od nas kawę na start. Ile tej kawy będzie, jaka to będzie kawa, to już zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Przejdźmy teraz do budowy ekspresu. Ekspresy do kawy Jura Ena 4 Full Metropolitan Black i Full Nordic White są wykonane w ten sposób, że fronty i góra są matowe. Dzięki temu te ekspresy do końca swoich dni będą wyglądać naprawdę stylowo, elegancko i schludnie. Boki ekspresów i tył są wykonane w połysku. Od góry w tylnej części urządzenia znajdziemy włącznik wykonany w technologii Zero Energy. To oznacza, że jeżeli ekspres jest wyłączony, nie pobiera zupełnie żadnej energii. Centralnie, tuż przed włącznikiem, znajdziemy pojemnik na ziarno. Pojemnik o pojemności 125 g, bez aktywnej kontroli ilości ziarna, z pokrywą aroma, czyli pokrywą z gumową uszczelką, dzięki której ziarno utrzyma swój aromat na dłużej, oraz pierścień do regulacji grubości mielenia. Tuż przed pojemnikiem na ziarno znajduje się wsyp kawy mielonej, ponieważ z takiej kawy w tym ekspresie też można przygotowywać napoje. Po prawej stronie, patrząc od frontu, znajdziemy pojemnik na wodę o pojemności 1,1 litra w diamentowy wzór z pokrywką w kolorze ekspresu, kompatybilny z filtrami Jura Claris Smart
bądź też Smart Mini. W zależności od tego, ile pijemy kaw, wybieramy korzystniejszą dla nas wersję. Ten pojemnik na wodę jest również kompatybilny z technologią IWS, czyli bezprzewodowego kontaktu filtru z urządzeniem. Od frontu na ekspresie znajdziemy wyświetlacz z piktogramami. Czy jest on intuicyjny? Wiadomo, nie są to polecenia tekstowe, nie jest to wyświetlacz TFT z kolorowymi animacjami, jednak w moim mniemaniu w codziennym użytkowaniu te piktogramy są w zupełności wystarczające, ten ekspres jest intuicyjny. W momencie, kiedy przeprowadzamy czynności pielęgnacyjne po długim odstępie czasu, bądź to czyszczenie, bądź to odkamienianie, wymianę filtra, wtedy może przydać się instrukcja obsługi, bądź też jeden z moich filmików, do których gorąco zapraszam. Pod wyświetlaczem znajdziemy cztery przyciski do obsługi urządzenia. Tuż pod nimi znajduje się wylewka. Wylewka z jednym lejkiem, z jednym otworem, którym wydobywa się kawa. W tym ekspresie nie można przygotowywać dwóch kaw równocześnie bez przesuwania filiżanek. Jeżeli chcemy przygotować dwie kawy, to musimy niestety w międzyczasie przestawić filiżanki. Tuż pod wylewką znajduje się zespół tacki ociekowej, a w nim pojemnik na odpady o maksymalnej pojemności 10 porcji, blenda, pokrywa tacki ociekowej. Tacka ociekowa jest bez aktywnej kontroli ilości popłuczyn, więc musimy uważać na ten aspekt, i sama tacka na popłuczyny. Te dwa elementy możemy myć w zmywarce. Ostatnim elementem budowy ekspresu Jura NR4 jest gniazdo serwisowe znajdujące się z tyłu pod zaślepką z logiem Jura. W to gniazdo serwisowe możemy wpiąć adapter Wi-Fi Connect bądź też Smart Connect, jeżeli takowy posiadamy. Czas na pierwsze uruchomienie ekspresu do kawy Jura NR4. Wciskam przycisk Zero Energy, a naszym oczom ukazuje się od razu menu wyboru twardości wody. Aby zdeterminować twardość wody, wyjmujemy test twardości wody z opakowania. Zanurzamy go na 1 sekundę w wodzie, z której będziemy korzystać w trakcie przygotowania kaw, i następnie przez minutę suszymy. Po minucie sprawdzamy, ile kwadracików zabarwiło nam się na czerwono, i zgodnie z instrukcją obsługi z opakowania testu ustalamy wartość twardości wody. W moim przypadku będzie to około 14 stopni w skali niemieckiej. Ilość podświetlonych ikonek jest wprost proporcjonalna do twardości wody, jaką chcemy ustawić w ekspresie. Zmieniamy wartość, przyciskając przyciski filiżanek. Jedno ziarenko podświetlone to jest 1 do 7 stopni w skali niemieckiej, 2 ziarenka 8 do 15, 3 ziarenka 16 do 24 stopni w skali niemieckiej i 4 ikonki podświetlone to jest 25 do 30 stopni w skali niemieckiej. W moim przypadku będzie to 2 podświetlone ziarenka. Aby zatwierdzić tę wartość, wciskamy przycisk ziarenka po prawej stronie. W kolejnym kroku ekspres prosi nas o napełnienie zbiornika wody i instalację filtra. Nastawiamy adapter w zależności od tego, czy będziemy stosować filtry Claris Smart, czy też Claris Smart Mini. Wyjmujemy filtr wody z opakowania. W tym przypadku jest to Claris Smart Mini. Łączymy z adapterem na wcisk. Filtr z adapterem wkładamy do pojemnika wody tak, aby trafić w gniazdo na dnie zbiornika, a także u góry w 2 otwory mocujące adapter. Teraz możemy napełnić zbiornik wody zimną, czystą, bieżącą wodą. Pamiętajcie, niczym innym. Jeżeli wlejemy tutaj mleko, jeżeli wlejemy wodę gazowaną, syrop, cokolwiek innego, możemy uszkodzić ekspres. Tylko i wyłącznie zimna, czysta, bieżąca woda. Napełniamy zbiornik wody co najwyżej do znacznika maksimum, wstawiamy do ekspresu i w tym momencie ekspres dogrzewa się i przepłukuje cały układ. W tym momencie ekspres jest gotowy do przygotowania pierwszej kawy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Ostatnia rzecz to napełnienie zbiornika ziaren. Tak jak wspomniałem, będzie to dzisiaj świeżo palona kawa mieszanka arabiki i robusty z Papui Nowej Gwinei. Krema Paradise z naszej małej palarni Broda Coffee.
Teraz, gdy ziarno jest już w zbiorniku, możemy zaparzyć pierwszą kawę i standardowo niech będzie to espresso. Pierwsze espresso gotowe. Dwa słowa na temat mieszanki. Zarówno arabika, jak i robusta w tej mieszance pochodzą z Papui Nowej Gwinei. Arabika to jest około 70% objętości tej mieszanki. Spełnia kryteria SHG, czyli Strictly High Grown, a jest uprawiana na bardzo wysoko położonych plantacjach, dzięki czemu ziarna kawowca nie są duże, dłużej dojrzewają, budując bardzo ciekawy aromat i smak. Co więcej, rosną na plantacjach położonych na polach wulkanicznych, glebie wulkanicznej, stąd też bogata ilość składników odżywczych i minerałów wpływa również bardzo pozytywnie na smak i aromat tej kawy. Jeżeli chodzi o sam aromat, bardzo dobrze wyczuwalna wiśnia, coś pięknego, naprawdę polecam. Natomiast jeżeli chodzi o smak, sprawdźmy. Również w pierwszej chwili bardzo dobrze wyczuwalna, wytrawna wiśnia, niska kwasowość tej kawy, cielistość dosyć wysoka, mimo iż ta kawa jest przygotowana w ekspresie automatycznym, to ta cielistość jest dosyć duża. Kawa rozchodzi się łagodnym posmakiem czekolady. Gorąco polecam wszystkim tym, którzy lubią eksplorować świat kawy. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie dobry ekspres, to warto zadbać też o to, aby kawa, którą do niego sypiecie, była dobra jakościowo. Najlepiej świeżo palona. Jakie jeszcze kawy może przygotować Jura na 4 oprócz espresso? Jeżeli klikniemy przycisk espresso dwa razy, to ten ekspres przygotuje dwa espresso pod rząd. Jeżeli klikniemy przycisk kawy czarnej, uzyskamy kawę czarną. Jeżeli klikniemy przycisk kawy czarnej dwa razy w odstępie krótszym niż 2 sekundy, uzyskamy dwie kawy czarne pod rząd. Jaki był zamysł producenta, jeżeli ten ekspres posiada tylko jedną wylewkę? W trakcie przygotowania tych kaw trzeba w okienku około 10 sekund podmienić filiżankę. Mam wrażenie, że nie do końca o to chodziło. W instrukcji obsługi jest napisane, że ekspres ten przygotuje dwie kawy czarne i dwie kawy espresso, natomiast na stronie Jury znalazła się informacja, że ten ekspres przygotuje dopio i kawę dopio, przy czym też do końca nie jest to dopio, ponieważ finalna objętość tej kawy, którą uzyskamy przygotowując dwie kawy espresso równocześnie, będzie dwa razy większa, czyli możemy powiedzieć, że to jest takie lungo na podwójnym espresso i tak możemy to traktować. Jeżeli chodzi o przycisk kawy czarnej, możemy go wykorzystać w ten sposób, że przy pojedynczym zaparzeniu uzyskamy kawę czarną, przy podwójnym kliknięciu uzyskamy americano na podwójnym espresso. Mniej więcej w ten sposób korzystałbym z tego ekspresu, gdybym używał go na co dzień. Przejdźmy teraz do ustawień ekspresu. Każdorazowo przed przygotowaniem espresso bądź też kawy możemy ustawić moc niską, średnią bądź też wysoką. Ekspres zapamięta ustawienie ostatniej przygotowanej kawy przy ponownym uruchomieniu. Możemy przygotować też kawę z kawy wcześniej zmielonej. Warunek początkowy jest taki, że na ekranie głównym mamy podświetloną właśnie tę ikonę, ikonę przygotowania kawy z kawy już wcześniej zmielonej, taka łyżeczka z sypiącym się proszkiem. W tym momencie otwieramy wsyp kawy mielonej i dozujemy poprzez lejek maksymalnie jedną taką miarkę, jedną płaską miarkę. Nie możemy wsypać więcej. Jeżeli wsypiemy więcej, to rozsypie nam się wewnątrz ekspresu, narobimy bałaganu. Jeżeli wsypiemy z kolei za mało, to ekspres poprzez pulsowanie wszystkich symboli da nam znać, że wsypaliśmy za mało kawy mielonej. Zamykamy. I na uruchomienie procesu
przygotowania kawy z kawy już wcześniej zmielonej mamy minutę. Jeżeli nie wyrobimy się w minutę, ekspres opróżni moduł zaparzający i będzie gotowy do przygotowania kawy już normalnie. Klikamy espresso, ekspres pomija mielenie, przeprowadzi wstępne podgrzewanie i przygotuje espresso. Tak jak widzicie, nieco niższa krema, aromat całkiem przyjemny, natomiast na pewno walory smakowe nie będą takie jak ze świeżego mielenia, mimo iż ta kawa była zmielona w tym tygodniu. Jakie jeszcze tajemnice skrywa przed nami ten ekspres? Klikając ten przycisk wchodzimy w zakładkę menu. Piktogramy, które tutaj mamy, to jest po kolei. Piktogram odkamieniania. Ten piktogram wyświetli nam się na ekranie, jeżeli nie będziemy stosować filtrów Claris Smart bądź też Claris Smart Mini. Po upływie odpowiedniego czasu będzie to zależne oczywiście od twardości wody, jaką wcześniej ustawiliśmy w ekspresie. Kolejna ikona, kolejny piktogram to piktogram czyszczenia tabletką czyszczącą z olejków kawowych. On wyświetli nam się na ekspresie po 180 zaparzeniach bądź też po 80 przepłukaniach przy wyłączaniu ekspresu. Piktogram wymiany filtra wody. Jeżeli stosujemy filtr wody, to w tym momencie ten piktogram wyświetli nam się w zależności od twardości, w zależności od zastosowanego filtra, również po upływie pewnego czasu. Piktogram napełnienia zbiornika wodą, jeżeli wchodzimy w menu, to on w tym momencie służy nam do ustawienia twardości wody. Jak ustawiać tę twardość już widzieliście Państwo we wstępie. I piktogram opróżnienia tacki ociekowej. Ten piktogram służy nam do ustawienia czasu wyłączenia, oczywiście w tym menu, czasu wyłączenia ekspresu po ostatniej zrobionej kawie mlecznej. Wchodzimy w tę podzakładkę i jedno podświetlone ziarenko to jest 30 minut po ostatniej zrobionej kawie, 2 to jest 1 godzina, 3 to jest 2 godziny i 4 to jest 4 godziny. Zatwierdzę 4 godziny. Który filtr stosować w tym ekspresie? Claris Smart Mini czy Claris Smart? Claris Smart Mini ma mniejszą przepustowość, Claris Smart ma większą. Możemy przygotować dzięki niemu większą ilość kaw, przez ekspres przelać większą ilość wody, zanim ten ekspres poprosi o wymianę. Przy czym w zestawie startowym jest Claris Smart Mini i od tego filtra możemy zacząć. Jeżeli ten filtr wystarczy nam na miesiąc użytkowania, możemy stosować takie filtry. Natomiast jeżeli wyczerpie nam się on zdecydowanie wcześniej niż w przeciągu miesiąca, to warto pomyśleć nad zakupem filtrów Claris Smart. A co jeśli nasz budżet na ekspres mieści się w przedziale 3 a 4 tysiące złotych? Chcemy kupić dobry jakościowo ekspres tylko i wyłącznie do kaw czarnych, ale nie podoba nam się koncepcja piktogramów na ekranie. Wtedy z pomocą spieszy adapter Jura Wi-Fi Connect. Dzięki temu adapterowi możemy połączyć urządzenie z naszą siecią domową i sterować nim przy pomocy smartfona, na którym mamy zainstalowaną aplikację Jura Operating Experience. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak jak widzicie, ten mały biały gadżet sprawia, że już nie macie ekranu z piktogramami, ale ekran dokładnie taki, jaki macie w swoim smartfonie. Sterowanie jest znacznie łatwiejsze, możliwa jest personalizacja. Jura Wi-Fi Connect kosztuje około 130 zł i myślę, że to jest dobry dodatek do tego ekspresu. Warto zainwestować. Skończyliśmy z funkcjonalnościami. Przejdźmy teraz do technologii, które sprawiają, że to właśnie to urządzenie jest na Państwa celowniku. Zanim zagłębimy się w arkany patentów Jury, zacznijmy od czegoś prostego. Zacznijmy od kompaktowego wyglądu tego ekspresu i mówię tutaj stricte o wyglądzie, ponieważ kolokwialnie mówiąc, ten zbiornik wody troszeczkę psuje robotę. Ekspres wygląda na bardzo wąski, natomiast prawda jest taka, że z tym zbiornikiem ma szerokość 27 cm, czyli jest węższy od sąsiednich linii, sąsiednich modeli o około 1 cm. Jeżeli chodzi o wysokość, 32 cm wysokości, tutaj trzeba mu oddać, że faktycznie od pozostałych modeli sąsiadujących, tak jak wspominałem, jest o 2 cm niższy, natomiast jeżeli chodzi o głębokość, 45 cm to jest całkowity standard.
nie licząc ekspresu Jura D6, jeżeli szukacie Państwo płytkiego ekspresu, to warto na niego zerknąć. Regulowana wylewka reguluje się tutaj od wysokości 75 mm aż do wysokości 105 mm. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi już stricte o technologię i patenty zastosowane w tym mimo wszystko małym ekspresie, to muszę powiedzieć, że ma on wszystko, co pozwoli nam przygotować idealne espresso. Zacznijmy może od tego, że na pojemniku ziaren znajduje się pokrywa aromat z gumową uszczelką. To pozwala chronić aromat ziaren, które znajdują się w pojemniku. W tym pojemniku na ziarno nie ma z kolei aktywnej kontroli ilości ziaren, co skutkuje tym, że przy ostatnim namieleniu możemy troszeczkę tych ziaren zmarnować. Jeżeli to jest jakaś przeciętna kawa, nie będzie nam jej szkoda, natomiast wiadomo, możemy testować też z ziarnami o wartości 100, 200, 300 zł i więcej za 250 gramów i wtedy to troszeczkę może zaboleć. Pod spodem mamy młynek Aroma G3. Jest to praktycznie najwyżej pozycjonowany młynek Jury, nie licząc młynka Professional Aroma Grinder, który jest idealny. W stosunku do Professional Aroma Grinder, Aroma G3 posiada krótki syp kawy mielonej, już zmielonej. W związku z tym przy kolejnym zaparzeniu będziemy mieli odrobinę kawy już zmielonej wcześniej, w poprzednim namieleniu. To jest niewielka ilość, ale jest. Sam młynek Aroma G3 to młynek oczywiście o żarnach stalowych, stożkowych. Te żarna w około 2,5 sekundy, około, ze względu na to, że możemy sobie robić różne nastawy mocy, około 2,5 sekundy zmieli nam ziarno, nie nagrzewając go, i zmieli go bardzo precyzyjnie, na określoną frakcję, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o końcowy rezultat. Także dlatego młynka z żarnami stalowymi, stożkowymi, duży plus. Króciutko wspomnę o tym, że ten ekspres jest w stanie przygotować kawę z kawy już wcześniej zmielonej, czego nie mogą zrobić niektóre wyższe modele, E4, E6. Ten ekspres jest w stanie to zrobić, także dla tych, dla których jest to istotne, którzy lubią czasami przygotować sobie jakąś inną kawę już wcześniej zmieloną, to jest punkt mimo wszystko na plus dla tego ekspresu. Przejdźmy teraz do układu, który jest szalenie istotny ze względu na finalny rezultat, na smak naszej kawy, aromat naszej kawy. I nie mówię tutaj o zaparzaczu, ale oczywiście o układzie wody, ponieważ około 95% objętości naszej filiżanki to jest woda. Woda, którą wlejemy do zbiornika. Pamiętajcie, aby to była najlepiej czysta, zimna, bieżąca woda. I najlepiej jest stosować filtr Claris Smart. Taki filtr jest dedykowany do tego ekspresu. Projektanci procesu zaparzania w tym ekspresie uznali, że będziemy stosowali ten filtr i zaoprogramowali wszystkie parametry zaparzania dla konkretnych parametrów wody na wyjściu z filtra. W związku z tym dobrze jest stosować ten filtr. Ten filtr faktycznie przygotuje nam wodę optymalnie do procesów zaparzania. Co jest istotne, zbiornik wody jest kompatybilny z systemem IWS tego ekspresu, Intelligent Water System. Ekspres bezprzewodowo komunikuje się z filtrem wody, będzie nas informował o konieczności wymiany. W momencie, kiedy wymienimy filtr na nowy, nie musimy nic programować, nic wciskać. On sam zorientuje się, że włożyliśmy nowy filtr, przepłucze go i będzie gotowy do dalszej pracy. A to jest takie duże ułatwienie w eksploatacji tego urządzenia. Ekspres jest wyposażony w bardzo wysoko wydajną i precyzyjną pompę wody, która daje ciśnienie statyczne na poziomie 15 bar w komorze zaparzania. To jest maksymalne ciśnienie statyczne, jakie może się tam wytworzyć. To jest kolejny optymalny czynnik do przygotowania perfekcyjnego espresso. No i jest to też bardzo duży plus dla tego ekspresu. Przejdźmy teraz do serca urządzenia, czyli modułu zaparzania oraz wszystkich technologii wokół tego serca. Sercem tego ekspresu jest moduł o maksymalnej pojemności 10 gram zmielonego ziarna, a więc to jest ten mniejszy moduł zaparzający od Jury, ale wyposażony w technologię zaparzania 3D. Układ kanalików, otworów w tym module zaparzającym jest tak zaprojektowany, że zapewnia on skuteczniejszą, w porównaniu do tej poprzedniej wersji modułu, skuteczniejszą perkolację ciasteczka kawowego, a więc też i
faktycznie finalnie lepszy smak kawy. W tym ekspresie mamy technologię IPBAS, czyli inteligentne wstępne zaparzanie. Jest ono inteligentne ze względu na to, że zmieniają się tam trzy parametry w tym wstępnym zaparzaniu. Temperatura, ciśnienie i czas tego wstępnego zaparzania w zależności od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zaprogramowanych w urządzeniu. Mamy też system PEP dla kaw krótkich, czyli Pulse Extraction Process, zaparzanie pulsacyjne, które również wpływa bardzo dobrze na smak naszego espresso. Chodzi o to, że ekspres nie podaje wody pod stałym ciśnieniem, ale pulsacyjnie. Ciśnienie dynamiczne, całkowite zmieniają się, ciśnienie całkowite statyczne również w module zaparzającym i te drobinki kawy w module zaparzającym są jeszcze lepiej omywane i jeszcze więcej składników aromatycznych i smakowych przedostaje się do naszej filiżanki. To, co mamy jeszcze w tym ekspresie, to inteligentne wstępne podgrzewanie przed kawami krótkimi. Jest to cykl, który uruchamia się przed każdą kawą krótką, czyli każdym espresso, jakie przygotowujemy. Wygrzewane są wszystkie rurki w ekspresie i moduł zaparzający. Usuwane są tym samym wszystkie resztki poprzedniej kawy z tych rurek. Ta woda nie wydostaje się przez wylewkę, ale wewnątrz ekspresu do tacki ociekowej. I skutkuje to tym, że ekspres jest wygrzany, kawa ma odpowiednią temperaturę. Pamiętajcie, proszę Państwa, że odpowiednio przygotowana kawa nie może trafić do zimnej porcelany, ponieważ ta porcelana odbierze część ciepła, a wpłynie to oczywiście na walory smakowe naszej kawy. Koniecznie wygrzejcie filiżanki przed przygotowaniem kawy, zwłaszcza kaw krótkich. Zapraszam w tym miejscu do obejrzenia mojego filmiku o podgrzewaczu do kawy Jura Cup Warmer S i oczywiście też o samej porcelanie sygnowanej przez Jurę, wyprodukowanej w fabryce Kala, fabryce porcelany Kala w Niemczech. Taki podgrzewacz i dobre filiżanki znacząco wpływają na przyjemność picia kawy. W ostatnim kroku chciałbym rzucić jeszcze nieco więcej światła na interfejs i ergonomię użytkowania tego urządzenia. Jeżeli chodzi o te piktogramy, moim zdaniem są one czytelne, ekspres jest ergonomiczny pod tym względem. Łatwo możemy go obsługiwać z tego prostego interfejsu, tylko cztery przyciski. Co więcej, jeżeli wyposażymy się dodatkowo w Jura Wi-Fi Connect za około 130 zł, będziemy mogli personalizować na swoim smartfonie kawę dla siebie. Każdy użytkownik z osobna będziemy mogli sobie przygotowywać tam dodatkowe pozycje. Także tutaj duży plus dla tego urządzenia. Gdzie będzie minus? Posłuchajcie. Trzy najczęściej powtarzane mity na temat tego urządzenia w sieci. Pierwszy z nich, ekspres Jura NA4 posiada aktywną kontrolę ilości popłuczyn. Nie, nie posiada takowej. Tak jak Państwo widzieliście, w tacce ociekowej nie ma takich blaszanych styków, które informowałyby ekspres o tym, że tacka ociekowa jest pełna. W związku z tym na karb naszej pamięci spada obowiązek pamiętania o tym, że musimy tę tackę opróżniać za każdym razem, jak opróżniamy pojemnik na odpady. Nie jest to może bardzo wymagające, ale to jest taki mały ergonomiczny minus mimo wszystko. Drugi mit, ekspres jest w stanie przygotować dopio i kawę dopio. Nie, ten ekspres z tego podstawowego interfejsu, który tu jest dostępny, jest w stanie przygotować espresso i kawę oraz dwa razy espresso i dwa razy kawę. Przy pomocy Jura Operating Experience możemy stworzyć w smartfonie taki przycisk, taką kawę, która będzie nam służyła do przygotowania dopio. W momencie, kiedy będziemy przygotować kawę podwójną z dwóch namieleń o małej objętości. Trzeci mit to Energy Safe Mode. W tym ekspresie czysto teoretycznie, zgodnie z instrukcją nawet, ekran powinien zgasnąć po około 5 minutach. Ekspres powinien być nadal gotowy do pracy, ale ekran powinien zgasnąć. Nic nie powinno się tutaj świecić. Tej funkcjonalności w tym ekspresie nie ma. Takie małe sprostowanie. Prawda, że szybko przebrnęliśmy przez funkcjonalności i technologię. Jest to urządzenie, które jest proste funkcjonalnie, a zarazem bardzo zaawansowane technologicznie i jest w stanie przygotować naprawdę wyśmienite espresso. Za to ręczę. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Wasze wątpliwości tyczące się tego urządzenia. Jeżeli nie, pamiętajcie, że czekamy na Wasze telefony.
Sztab specjalistów zawsze gotów spieszyć z pomocą. Czekamy pod tymi numerami telefonów. Jeżeli macie jakieś pytania tyczące się tego ekspresu, innych ekspresów Jury, śmiało dzwońcie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Będziemy zaszczyceni, jeżeli kupicie swój ekspres Jura właśnie u nas. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu.